that crystal cry last night. I didn't know what to say. All we believed in got swept away, and it hurt so bad I thought, oh, he's got me. Oh, he's got me like an ache. Yes, it hurt so bad I fell down the drain. Now I'm a fake. Ooh, ooh, ooh. Fighter, born to be a writer. He used to call me an all-nighter. Fell to the edge with life. You shut your mouth, I've got something to say. Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kowytu. Jak widzieliście już na cutscence, Karen została zabrana przez Grega,
jest w jakimś miejscu, nie ma pojęcia gdzie, nie może na razie się wydostać, ponieważ Greg przed swoją przemianą, a uciekł, żeby nie skrzywdzić Karen, zamknął drzwi, więc biedna jest tutaj uwięziona. Oczywiście chciałaby się dostać jak najszybciej i odnaleźć Lu, to przede wszystkim, no ale nie jest to takie proste. Jak to u mnie, Karen musi wykonać kilka zadań, żeby móc się wydostać najpierw z domu, a potem z parceli. Ogólnie to, co musi zrobić, to musi rozwinąć dzierganie na dwójkę, dzięki temu będzie mogła jakby odzyskać swoje stroje, rozwinąć logikę na trójkę, majsterkowanie na trójkę, ogrodnictwo na trójkę i sprawność fizyczną na dwójkę. Musi też wykupić szybką czytelniczkę i zrobić pierwszy poziom aspiracji Simka renesansu. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, no na razie jesteśmy tutaj w domu. Chodź kochana, weź sobie czerwone jabłko. Greg pomyślał na szczęście i coś ci tu zostawił. Zjedz sobie. Tak, jest brudno i śmierdzi, wiem. Chodź, dobra. I jeszcze tutaj ci zostawił, weź sobie czekoladkę. Jeszcze sobie czekoladkę. Nie będziemy zapisywać gry. Zjedz sobie Ferrero Rocher. Proszę bardzo. Dobrze, kochana. I choć spróbujemy najpierw rozwinąć sobie majsterkowanie. Mamy je na... Gdzie jest majsterkowanie? Na dwójce, no ale Karen go nie lubi, więc będzie go długo rozwijać. Wszyscy uciekają przed burzą, bo na zewnątrz burza. O, proszę, masz soczyste, chrupiące i słodkie. Ten smak kocham najbardziej i po czekoladce. Ekskluzywne, pyszne i drogie. Dlaczego chcę patrzeć na wszystkich z góry po tym cukierku? No, nie wiem, dlaczego chcesz. Choć, kochana, będziesz musiała tutaj... Dziwne, że te światła się świecą, jak ty nie masz prądu. Dobra, próbuj. Naprawiaj. Co tu jest? Strach przed burzą, no jest ci niedobrze i obiekt uczuć, no tak. Aha, zużyłaś wszystkie zasoby energii, to jakieś miałaś, okej. Telefon oczywiście nie działa, więc go nie mamy. Aha, dyrektor, bo nie poszłaś do szkoły, dobra. Nie będziemy tego odbierać. No niestety, dyrektor to teraz twój najmniejszy problem. Naprawiaj, kochana. Karen czuje niechęć na myśl o machaniu młotkiem na prawo i lewo. Czy nadszedł czas na wbicie sobie do głowy, że nie lubi majsterkowania? Tak, z pewnością, Karen. O, odzyskaj tu części. Dzięki temu będziesz mogła otworzyć. Dobra, część odzyskana, to schowamy. Miecie. Będziesz mogła znaleźć sposób na otworzenie drzwi. Chodź, chodź. Dobra. Tu byś mogła jeszcze czyścić. Jeszcze masz telewizor do naprawiania. Okej, to ci i tak chyba będzie za mało, żeby osiągnąć majsterkowanie, ale wtedy może odzyskasz części z trzech. Nie będziesz nic miała. Aha, my co chwilkę będziemy dostawać ten prąd i tracić. Okej. Super. Karen jest już, zaraz tu zobaczymy. Trzeci trymestr za 6 godzin, jeśli chodzi o naszą ciążę. Ja sobie przyjęłam na potrzeby tej opowieści, że u wilkołaków ciąża przebiega szybciej. Dobra, kochana, odzyskuj części. Dobrze, możesz sobie wypić ten sok pod... A nie, jak wypijesz sok, to będziesz chciała do toalety. Schowaj do wyposażenia. Dobra. I napraw. Bardzo cię proszę. I znowu zużyliśmy prąd. Mieliśmy tu też do dziergania, choć weźmy sobie może to tu, wrzucimy ci do wyposażenia zaraz. Czy w tym będzie można dziergać? Zaraz zobaczymy. Czy to jest tylko do oglądania i ja dałam nie to, co trzeba? Chyba tak, dałam nie to, co trzeba, to będę musiała zaraz to naprawić. Jest trzeci poziom majsterkowania, więc będziemy mogli wyjść na zewnątrz. A tutaj potrzebujesz logiki. I przeczytać trzy książki. No, zaraz może będziemy czytać coś. Trzy części do ulepszeń. Masz
A do czego ty tańczysz, kochana? Nie wiem do czego, choć otworzymy. I oczywiście mamy tu książki, co to jest. Zaraz zobaczymy. Tu mamy... Gdzie jest coś o wilko? Z wilkołaczego zimna. Przeczytaj. Dobra, siadaj, kochana, czytaj. Będziesz sobie przy stole, okej. O, na szczęście masz też jakieś swoje rzeczy tutaj. Dobra. Czytaj. Czy będzie ci dzięki temu rosła zabawa? Tak. Czy tobie jest zimno? Nie. Nie podoba ci się to. No, nie dziwię się. Nie lubisz majsterkowania i w ogóle tu ci się wszystko nie podoba. Czytaj książkę, czytaj. Skowyt rozbrzmiał w alejkach, Dol w mgnieniu oka stanął na czterech łapach i czmychnął. Za jednego kompana miał księżyc, którego światło odbijało się od jego kłów oraz który nadawał tempa jego łapom. Alejki wiły się i przecinały, a umysł Dolfa zasnuwała mgła. Czuł się niczym w nocnym klubie, do którego udawał się, gdy coś go przerastało. Nagle przed jego oczami wyrósł śmietnik, na którym znajdował się jakiś przedmiot odbijający światło księżyca. Z nieznanego powodu obiekt ten zainteresował detektywa Dolfa. Ostrożnie podszedł bliżej, a jego oczom ukazało się pęknięte lustro, w którym odbijał się nieznany mu mężczyzna. Był to on sam. No dobra. Czytaj, kochana. Ciekawe, czy dzięki temu czegoś się dowiesz. No, Karen już się domyśla. Pamiętajmy, że Karen była od początku wielbicielką filmów, szczególnie horrorów, więc tutaj jej umysł pracuje. Kiedy już przyjęła do wiadomości, że no coś w tym musi być, w tych historiach, w końcu widziała już, co widziała. Jedyne, czego najbardziej teraz chce, to odnaleźć Lu. Bo martwi się o niego, no i domyśla się, że chłopak też na pewno martwi się o nią. Poza tym martwi się o swoją ciążę. Zdaje sobie sprawę, że ta ciąża się rozwija szybciej niż powinna. Dobra, przeczytałaś jedną książkę. Karen mogłaby dowiedzieć się więcej, gdyby po raz kolejny przeczytała tę książkę. No to może to zrobimy, ale na razie zjedz sobie czerwone jabłko. Chodź, kochana. A ja na chwileczkę wejdę do kasa. Dobrze, mamy już tutaj z włóczkowych historii. I chodź, kochana, teraz będziesz mogła... Aha, czujesz się na razie zbyt nieswojo, no tak. Bo jest brudno i w ogóle ci się nie podoba. Okej, to chodź przeczytaj ponownie, może się dowiesz czegoś nowego. Będziemy mogli te drzwi już sobie odblokować, bo Karen nauczyła się do trzeciego poziomu majsterkowania i zdobyła części do ulepszeń. Wygląda na to, że są tam całe ustępy zapisane niezrozumiałym językiem. Karen zdołała odróżnić od reszty jedynie dziwne symbole w kształcie księżyca. No dobra. Zostaw na razie, w takim razie to... Zaraz sobie jeszcze coś przeczytamy, ale musisz pójść i spróbować tu gdzieś skorzystać z łazienki. Tu jest toaleta, dobra. Chodź. Korzystaj. Idź, kochana. Już możesz wychodzić. O Boże. Mam nadzieję, że ciebie nie trafi. Nie wiem, w co to walnęło. Co tu masz? Aha, nosisz parasol. Dobra. Tu jakieś nasiona znalazłaś. Zaraz je sobie otworzysz. I jeszcze tu były nasiona. I też je sobie otworzymy. Otwórz paczkę nasion. Co tu mamy? Dobra. My ogólnie mamy wiosnę. Zasiej. Marchewkę. No zobaczymy, czy będziesz mogła zasiać. Dobra. No to jeszcze zasiej. Zielony groszek. Ej, nie możesz się jeszcze przebierać, Karen. Zaraz ci zmienimy strój. Zmień strój z powrotem na ten, bo jeszcze ci się nie wolno przebierać. Dobra, co tu jeszcze możesz? To
To też rośnie wtedy. O, dobra. Awokado to tu nie zasadzisz, bo to chyba jako drzewo jest, nie? To może tu? Jeszcze coś tu miałaś. Szałwie i pietruszkę możesz zasadzić. Pietruszkę, szałwii pewnie tu nie dasz rady, nie? Zobaczymy. Zasiej. I awokado też zasiej. Nie skorzystałaś z tej toalety? Karen, nie przebierasz się. Nie psuj mi wszystkiego. Proszę bardzo. Dobra. Czemu ty mi nie skorzystałaś z tej toalety, kochana? No idź skorzystaj. Chodź, może spróbujesz tu kopać. Tu może spróbujesz przekopać. O, zrobisz wzmocnienie. Dobra, dzięki temu też możemy przyjąć i znowu się przebrała. No, co za uparciuch. Zdobyto wiedzę archeologiczną. No pięknie. Karen cały czas próbuje się czegoś dowiedzieć o tym, co się tu dzieje. Tym bardziej, że teraz wie, że dotyczy to Lu. Dobra. To się chyba długo przekopuje, co? Tak mi się wydaje. Dobra. A tu co? Nie możesz podejść? Chyba nie możesz podejść. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Ulepsz. A nie, możesz. Dobra. Ulepszaj ich słońce. I będziesz musiała... Ciekawe, czy to możesz otworzyć? Możesz. A to też możesz otworzyć. A coś możesz tu... poddać recyklingowi. Zaraz zobaczymy. Stertę śmieci dwa razy. Dobra. Chodź, kochana. Musisz sobie jakoś poradzić. Wiesz, że musisz się stąd wydostać. Dobra. Pięknie. Dobra, udało się. Nie lubisz tego, ale ci całkiem nieźle idzie. Znalazłaś pióra. I teraz coś. Oczywiście tych ludzi tutaj nie ma, nie widzimy ich. Tak, nie lubisz tego robić, wiem. Ale musisz sobie poradzić. Otrzymaj swoje pierwsze elementy. No super. Choć może chwilkę... Aha, nie możesz obserwować, bo czujesz się zbyt nieswojo. To wrócimy sobie na razie tu do pomieszczenia. Chodź, podejdź tu. Czy możesz sobie... Nie, wypić może nie. Może coś zrobimy do jedzenia. Zaraz, może nie jabłko tym razem. Tylko gotuj, coś możesz ugotować. Sałatkę owocową. Dobra, zrób sobie sałatkę owocową. Proszę bardzo. A tego nie możesz wyrzucić, bo tu pewnie nie ma śmietnika. No, okej. Rób, kochana, sałatkę owocową, rób. Jak tam? Ile mamy? No musimy jeszcze nazbierać. To byśmy musieli mieć logikę i przeczytać książki. Zaraz zjemy sałatkę i spróbujemy jeszcze poczytać. Zjedz sałatkę. Tak, ja wiem, wiem. Otwórz, czy mamy tu coś jeszcze o wilkach? O, wilk z sąsiedztwa. Dobra, czytaj wilka z sąsiedztwa, Karen. Też wygląda, że są całe ustępy. No dobra. Myślałam, że może udać się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć. Dobrze. Okej, ale będziemy mieli przeczytaną drugą książkę. Miejmy nadzieję. Do zabawy na pewno nie dołączymy. Myślę, że sobie bardzo ładnie poradziłaś, kochana. Jak na sytuację. O! Festiwal światła. No wszędzie nas zapraszają. Okej. Jesteś teraz. Może będziesz mogła dziergać ubrania i biało-czarną czapkę z wisiem wydziergasz, może. Gdzie ty poszłaś z tym dziergać? Gdzie ty idziesz? A, tu oczywiście musisz sobie tu siąść dziergać. Ale kochana, ty jeszcze nie możesz mieć tego ubrania. Tylko bardzo mi przykro, ale jesteś w tym. Właśnie po to dziergasz, żeby móc odzyskać swoje ubrania. Proszę. Dziergaj, dziergaj. Może coś nam się tu uda. Jaki jutro jest dzień? Wtorek. Będziemy musieli sobie wziąć wolne, bo inaczej to... Chociaż z drugiej strony w szkole nie wiedzą, co się z nami stało.
Co byś chciała? Wyjść do ludzi. No właśnie tego bardzo pragniesz, wyjść do ludzi. Dokładnie, zdobyto dzierganie, cieszę się. Ładnie ci idzie. Zobaczymy, czy już zdobędziesz drugi poziom, czy będziesz musiała wydziergać coś jeszcze. Bo raczej jeszcze drugiego poziomu nie zdobędziesz. Dobra, czapkę już mamy, to jeszcze wydziergaj jedną. Powiedzmy, że taką. Okej. To już na pewno da ci zmienić. Nie, drzemać nie będziesz, pójdziesz spać zaraz. O, Vlad tam chodzi. Drugi poziom dziergania. Dobrze, i będziesz już mogła składać swoje ubrania. Bardzo się z tego powodu cieszę. Cały czas nam włączają i wyłączają ten prąd. Okej. Już dokończ tę czapkę, nie będziemy ci przerywać. Już sporo. Dzierganie już zdobyłaś i majsterkowanie już zdobyłaś. Zostało nam jeszcze ogrodnictwo i logika. Jest, dobra. Poziom drugi ukończony. Projekt. A gdybyśmy tu chcieli... Boże, gdzie jest ten domek? Czy mamy szansę przeczytać jeszcze jedną? To sobie postaw gdzieś tu. Chodź, spróbujemy przeczytać jeszcze jedną książkę. Wilka z sąsiedztwa już czytaliśmy. Wilcza przyjaźń aż po grób. Chodź, przeczytasz, kochana, jeżeli ci się uda, jeszcze jedną książkę. No wiem, brudno jest. Ty się naprawdę mocno denerwujesz. W twoim stanie to nic dobrego. Czy jest zimno? Tak, będziesz mogła sobie rozpalić w kominku. Czytaj tę książkę. Na stronach znowu znajdują się całe ustępy. W głębi lasu znajdowało się znane legowisko wampirów, mimo że większość grupy nie miała odwagi się do niego zbliżyć. Mingan był już w połowie drogi, gdy szła z jej koszyka, wysypywały się niewielkie grzybki, które tworzyły za nią chaotyczny ślad. Przeczytałaś ile? 2 z 3 książek, dobra. No w takim razie chodź zjesz sobie jeszcze jabłko. Weź czerwone jabłko. I myślę, że położysz się przespać. Dobrze, kochani. Karen zmęczona, próbując się cały dzień wydostać, położyła się na razie spać. Wrócimy do niej oczywiście jeszcze w następnym odcinku. A ja zapraszam Was jeszcze na końcową cutscenkę i żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Hej, hej!
gone all the ways, all the days of old. Can't return back there. On and on it goes, and never stops, and the world keeps on turning. Hearts keep on burning while the weatherman interprets the cold. The boogeyman haunts you in your sleep. In the snow on the broken road of love, and the moon shines from above. Lo and behold, is the grave digger's daughter. Everyone's afraid of her, but she's the sweetest girl in town. Set out